Siemanko, witam w mojej łazience. Dzisiaj będziemy próbować wydobywać skręt z moich pięknych, prostych, jak nitki włosów. Aktualnie mam na sobie taki peeling do głowy, do skóry głowy, żeby włosy szybciej rosły, bo moje nie chcą. Bardzo fajnie ten peeling oczyszcza skórę głowy. Mam go chyba z... Mam go z Only Bio. O właśnie, zazwyczaj chyba używam tych kosmetyków, bo bardzo ładnie pachną. To nie jest posponsorowany, a chciałabym. Na razie właśnie umyję sobie włosy szamponem przeciwfukierzowym, takim bardzo mocno oczyszczającym. Odsączę z nich wodę, trochę czytałam na ten temat, więc kurczę, no nie jestem pewna, czy to się uda. Odsączę z nich wodę i nałożę odżywkę emolientową, żeby po prostu też te włosy odżywić i już troszeczkę wgniatając gniotu. W sumie jak wgniatałam, to strasznie mi bolało ręce. Co ciekawe, co teraz się wydarzy. Ja idę mieć głowę. Mogłam na początku trochę te włosy rozczesać, ale no nie pomyślałam o tym. No trudno. Dobra, odcisnę sobie trochę tej wody. Git. I czekamy chwilkę, może rozszerzę tą odżywkę. Wtedy tak mam was przez drzwi. No. Okej, okay, pora zmyć, już 15 minut, trzymam tą odżywkę emolientową, zmywamy ugniatając już troszeczkę i zaraz dajemy krem do aktywacji skrętu włosów. Tak, mam taki żółty, zaraz wam pokażę. O, mam taki żółty, z Only Bio też słyszałam, są super. Ja ukradłam ten mojej mamie, bo jej nie działa. Jestem ciekawa, czy to car cream, czy to zadziała po prostu. Dobra, to teraz troszeczkę odciągniemy od tego wody. Troszeczkę to odsączone. Kręcone? Chyba nie. Dobra, następnie odsączamy wodę. Ej, pokręciły się troszkę. Dajemy sobie właśnie tego aktywatora skrętu. Butterfly, hi ho. Daję sobie trochę tego aktywatora skrętu, też żeby nie było za tłuste. Chyba i tak to trochę przesadziłam i jest tego za dużo. Jak coś na tym znacie, to please go leć. O, tak, poczułam, że jest za dużo tego. Dobra, nieważne, ale jest dużo, no kurde. Słowo. Bo, no jak to ma być skręcone, powiedzcie mi. Nie wiem, miałam pojęcia. Zgniatanko. No i teraz jest to, co teraz robię, jest złe do włosów. I tak zostanę łysak przez moje częste farbowanie włosów po prostu. Ej, ale coś się udało! Jakieś kręcone są! Pozgniatajmy jeszcze włosy. Dzisiaj taki luźny odcinek ze wspólnego modelowania włosów. Wiem, że takie podobają się najbardziej. Też bym musiała przed egzaminami jeszcze pomalować włosy na ten czerwień, bo nigdzie nie mogę znaleźć takiego tonera do włosów czerwonego, bo już mi się sprały te włosy. Ja mówię, to sprały. Znaczy, już straciły swój ten taki czerwony vibik, a potrzebuję go. Ha! Szału nie ma, ale w sumie jak będą tylko takie pokręcone delikatnie, to by było, też by było fajnie. Się zmęczyłam tym ugniataniem, mam dosyć. Odchodzę dłużej, tak nie wytrzymam. Chcę być znowu szczęśliwa. Nie mam już sił udawać, że coś jest między nami. Wybacz. Idę teraz po dyfuzor. To nie jest dyfuzor. Jak to się nazywa? Takie, co się suszy włosy. Taki grzyb do suszenia włosów. Ja! Co by się wywala w ogóle? Dlaczego tak tu jest? O to mi chodziło właśnie. Nawet jeszcze nie wyjmowane. Jakoś trzeba porządnie wsadzić jakoś. O! A jak mi nie trzepnie prąd, to będzie cud. Tyle, bo
tego wykorzystać. Więc stwierdzam, iż moje włosy się nie nadają do wydobywania skrętu, bo nie wydobędzie się skręt, tylko siano. Moja myśl na koniec tego filmu, że po prostu ja nie mogę mieć skręconych włosów z wydobytym skrętem. No wiadomo, są jakieś tam fany, jeszcze ja się nie dosuszyłam, bo nie widzę sensu tak suszyć. Bez sensu, bo czas zmarnowany mój i wasz. Masakra, koniec z tym. Odchodzę dłużej.